A gdzie jest król Kier? Nie, no nie wierzę. No, zabrali mi króla Kier. Dobra, jeszcze raz. Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Telling Lies. Sam Barlow, możecie kojarzyć go z takich gier jak Her Story, powraca z nowym thrillerem śledczym, którym będziemy przeglądać nagrane potajemnie rozmowy czterech bohaterów, których łączy pewien szokujący incydent. Będziemy tu również wyszukiwać słowa kluczowe i docierając do kolejnych materiałów, będziemy musieli poznać przede wszystkim prawdę. Dzięki Gogowi, który podesłał mi kluczyk, będę mógł dzisiaj zaprezentować wam tę grę. Możecie ją sobie kupić na Gogu za 72 zł. A tymczasem lecimy! I tak oto, moi drodzy, lądujemy już w grze. Nazywamy się Karen i jesteśmy... Albo jesteśmy jakąś reporterką, albo jesteśmy jakimś śledczym. Ciężko mi jeszcze do końca zrozumieć, jak to działa, bo w sumie rzuciłem sobie tylko okiem na tę grę, zanim zacząłem ją ogrywać. Także mało tutaj wiemy, bardziej myślę, że dowiemy się może z czasem po prostu, na czym będzie cała ta intryga polegać. Więc mamy tutaj cały system operacyjny, który nazywa się Castle. Taki zameczek, zresztą widzicie, tutaj jest nawet napisane o systemie Castle, bezpieczny, przenośny system operacyjny open source. Co jest w sumie nawet tutaj fajnie opisane, bo system Castle jest taki, że po prostu wkładamy go sobie do systemu i nikt nas nie może wyśledzić, nikt nie może nas obczaić, sprawdzić, zeskanować, nic. Tak? Bardzo fajna rzecz, zresztą możemy zaraz o tym więcej poczytać. No i mamy taki serwer bazy danych, on się nazywa Retina. Retina oznacza, że będziemy mogli, mamy dostęp do materiałów, które niby miały być tylko, one są bardzo poufne materiały. Materiały filmowe, jak widzicie. Będziemy wyszukiwać również słowa kluczowe i po tych słowach kluczowych będziemy przenosić się do pewnych kwestii na filmach. Jak to działa? I nacisnę wyszukuj, znajdziemy cztery filmy. W tych czterech filmach występuje słowo miłość. Przykładowo, możemy sobie sprawdzić na przykład na... No, ten film chyba najbardziej będzie atrakcyjny dla was. Zaraz chwilę jeszcze powiem o aktorach, którzy tutaj biorą udział. Może w sumie na początku dopowiedzieć, tak? Więc mamy tak, Logana Marshalla Greena, który jest uznawany przez wielu jako tak zwany brzydszy brat bliźniak Toma Hardiego. Może kojarzycie go, bo to wy znani aktorzy są. Jest też Alexandra Shipp, którą mogliśmy zobaczyć chociażby w ostatnich X-Menach, a ja ją poznałem po raz pierwszy, czy zacząłem ją kojarzyć po najnowszej wersji filmu Shaft. Z Jacksonem. Oczywiście mowa o Samuel L. Jacksonie, nie o tym bardzo znanym na pewno wszystkim piosenkarzu i tancerzu. Mamy również tutaj Carrie Bichet, albo Bish, nie wiem jak się czyta jej nazwisko, ja jej kompletnie nie znam, to jest ta blondynka prawdopodobnie, to jest ona. I jest również Angela Sarafian. Jeśli oglądaliście, czy Sarafian może bardziej, jeśli oglądaliście Westworld kiedykolwiek, taki serial, polecam serdecznie, bo naprawdę ciekawy, chociaż pierwszy sezon był ciekawszy jednak moim zdaniem, w drugim to polecieli daleko. No to na pewno ją poznacie, możemy odpalić od razu film z nią. Myślę, że ona jest bardzo charakterystyczna, bo w końcu Armenka, tak, więc na wypadek, gdyby Armenka nie było słowem, które istnieje, to ja powiem jednak kobieta pochodząca z Armenii ogólnie, tak, aktorka, chociaż mimo wszystko aktorka amerykańska. Takie materiały, to możemy też podejrzeć, ile ten taki materiał trwa, więc ten materiał się już kończy za chwilę. Tak jest. Bardzo fajnie jest to, że cały czas mamy, widzimy siebie, czyli Karen, bo o drugiej stronie monitora, to daje taką trochę większą imersję. Możemy w bardzo specyficzny sposób przewijać te filmy. Naciskam przycisk myszki i skroluję w lewo, znaczy przesuwam myszkę w lewo i wtedy film się cofa. Jak przesuwam myszkę w prawo, możemy przyspieszyć ten film. Szczerze powiedziawszy, jest to dość upierdliwe.
fajnie byłoby, gdybym mógł, zamiast tutaj podglądu mieć, ile trwa film i jak długo trwa, czyli no, interfejs jest tutaj trochę moim zdaniem, no nie jest to wywalone w kosmos, no nie jest to najlepszy interfejs, jaki widziałem, jaki można było zrobić, taką nakładkę jakoś systemu operacyjnego, no to niestety wolałbym mieć pasek, no klasyczny pasek, gdzie mógłbym bardzo szybko przelatać pomiędzy kwestie, tylko obawiam się, że twórca stwierdził, że nie chce tak robić ze względu na fakt, że można byłoby grę o wiele szybciej przejść, a tak naprawdę musimy trochę zainwestować czasu, żeby się tam gdzieś dostać. W ogóle, no, ta gra nie jest, prawda, chyba nie jest 18+. Natomiast to są różne, dzieją się rzeczy, tak? Widzicie? Ona sobie tutaj śpiewa, tak? Ale możemy na przykład co zrobić? Zaznaczyć sobie słowo tobie, albo w ogóle tylko myślę o tobie i zobaczymy, czy ktoś będzie również śpiewał te... O! Ten kawałek widzę, że ona śpiewa, ale innego dnia. Też trzeba zwracać uwagę na to, który dzień, którego dnia jakby odtwarza się ten film, jaka jest godzina i łączyć to wszystko w fakty, łączyć to wszystko ze sobą, bo czasami będziemy widzieć na przykład jedną stronę dialogu, a na innym filmie zobaczymy drugą stronę dialogu, czy jakiejś konwersacji, oczywiście prywatnej. Tutaj jakby gra stawia też na dużą intymność bohaterów. Czyli jak klikniemy sobie tutaj, to zobaczcie, jak już wyszukałem tylko myślę o tobie, co bardzo mi się podoba, to jak klikniemy sobie na taki film, kiedy mamy tak zaznaczone takie słowa, to od razu od tego momentu się film odtworzy. I do nothing but think of you. I don't need... Także widzicie, tak? Mamy odtwarzanie filmu. Nie wiem, czy tak Her Story wyglądało, bo w Her Story kilka razy próbowałem się wcisnąć, zagrać, ale w końcu nigdy nie zagrałem. Więc jakby nie mam doświadczenia z tamtą grą, ale sobie poznamy... Co? Czy ona zaczęła szczekać przez chwilę? Okej, dobra. Dlaczego ona szczeka? Czy samo hał doprowadzi nas do jakiegoś... No nie, tylko ona szczeka tylko na tym filmie. Dobra, nie mam pojęcia, czemu ktoś kazał jej szczekać. No czy to wygląda, jakby to była jakaś kobieta, która rozmawia sobie... Nie wiem, może ma jakiś czat? Z kimś? Czatuje? Z kimś rozmawia? Może ten nasz rozmówca jej na przykład jest dość istotny też. Musimy poznać jej rozmówcę na przykład, nie? Davey. I love the wig. I've worn it for 3 shows so far. I'm getting the masochist though. They're so easy to push around. I owe you a cut. Did you see today's special? Well, you just bought yourself a hypnotism show. No, no, no. This is the rules. You have to play along. Here I go. Okej, seans hipnotyzujący i po chwili zaczęła, myślę o tobie, coś śpiewa, tak? Na początku szczekała, teraz śpiewa jakąś piosenkę. Okej. Jakby analizowanie tych filmów to jest główna rzecz, którą będziemy robić w tym filmie. On na pewno... Okej. Na pewno będziemy może wyszukiwać też drugiej strony. Być może. My name is Melissa. Melissa. Okej, dobra, super. Czegoś się dowiedzieliśmy. Wiemy, że nazywa się Melissa. No to nie dziwię się, że jest uspokajająca i hipnotyzująca, prawda? Czy imię Melissa pada jeszcze w tej chwili? Gdzieś będzie w innych filmach. Okej, pada słowo Melissa i widzę, że mamy chyba... Okej, mamy kogoś po drugiej stronie. Zobaczmy. Czy to może być druga strona tego filmu? 3 razy pada słowo Melissa. Okej, Melissa. Melissa, listen to me. 3 razy, faktycznie. Ciekawe mnie, co ona mu powiedziała, że on nagle zmienił tak swoją... No widzicie? Że on tak zmienił... Posłuchaj mnie, chcecie coś powiedzieć, a nagle tu coś się zmieniło. Możemy zawsze też zobaczyć sobie zakładki. Jeżeli będziemy tworzyć jakieś zakładki, możemy dawać do nich tagi. Czy jak konkretne miejsce chcemy zostawić, to
prawda? Możemy do nich potem wracać. Mamy też historię. Możemy zobaczyć wszystko, co przeglądaliśmy, co wyszukiwaliśmy i tak dalej. Więc chcę zobaczyć, co ona jeszcze powiedziała po tym, po zaśpiewaniu tej piosenki tutaj. Bo pewnie data też będzie się zgadzała, tak? 26 lutego o 10:05. Chcę polecieć jeszcze raz, bo ten film też będzie się gdzieś tam kończył, chociaż on się skończył szybciej niż tutaj widzieliśmy, tak? Zobaczymy. Czy to będzie podobne? Yes. Davey. You were the worst. Next time I'm gonna hypnotize you. Okay, before you go, you have to say wake up, or else I'll just stay hypnotized. Say it. Dobra. To w takim wypadku mam wrażenie, że to nie jest ten fragment filmowy, który pasuje do tamtej rozmowy, nie? Mam wrażenie, że ona mówił jej po imieniu w innym przypadku. Co jeszcze? Możemy tutaj zobaczyć, tu mamy jakby właśnie wytłumaczenie, jak ogólnie działać w tej grze. Możemy też zrobić zakładkę, na razie nie chcę żadnej zakładki tworzyć. Bo to było wyszukiwanie historii, tu mam wyszukiwanie miłość, to od tego zaczęliśmy, prawda? Ale mnie ciekawi jeszcze... Tylko myślę o tobie, How... Melissa, o właśnie. Tak, bo to widzieliśmy jeszcze kilka takich ujęć, może tutaj. Może to będzie to ujęcie. It's Melissa. Melissa? Okay. When I snap my fingers, wake up. No i faktycznie, widzicie, jest druga strona medalu, tak? Że on kliknął palcami i ona się obudziła. Dobra. No to musimy teraz to połączyć bardziej w całość. Możemy zobaczyć cały ten film po drugiej stronie, jak to wyglądało na przykład. No w ogóle, co to za jakiś arras tam jest? Znaczy, fajnie byłoby na przykład móc zobaczyć od samego początku, tak? Ten film. Czyli jakiś gość, nie znamy jego imienia na razie. A może ściągnij bluzkę. A, no właśnie, tam było coś takiego. Stop. What's your real name? Where do you live? Are you lying to me? Do you like talking to me? What do you really think about me? What? Czyli wygląda na to, że Melissa to nie jest jej prawdziwe imię, tak? To może być... No może mieć inne imię, tak zwane stage name jakiś może mieć, prawda? No mam wrażenie, że za wolno to jakby wraca ten film, bo fajnie byłoby od samego początku zobaczyć, jak wygląda ta historia. A szukamy przede wszystkim słów kluczowych, tak? Zaśpiewaj piosenkę. Zaszczekaj. A, to dlatego, widzicie? I dlatego... No dobra, to dlatego zaczęła szczekać. Okej, to już zrozumieliśmy. To jest fajna forma, taka ciekawa. It's Davey. Davey. No dobra, to nie za dużo, żeśmy mogli znaleźć, prawda? Ale jeszcze Melissa pojawia się w tym momencie. Teraz się jeszcze przedstawia. Ma inną perukę zupełnie. I tu już jest 4 lipca, bo oni w drugą stronę mają datę, nie? To jest dzień, a to jest miesiąc. Melissa? Melissa isn't my real name. But I know yours is David. When a man shares cam, I always record it as a safety precaution and sometimes a big earner if they deserve blackmail. Bank managers really don't want their wives to see their perverted emails. I have all your sessions saved on a hard drive under Federal Agent David. You ever cam with me again, I will send them to your bosses. I will sell them to whatever newspaper pays the most. I think we're done here. I to już jest ciekawsze, nie? Czyli może on się okazał jakimś zboczeńcem internetowym. No, już do jakiegoś ciekawego wątku doszliśmy. Teoretycznie moglibyśmy poszukać jakichś innych słów. Gazecie chce sprzedać. Podoba mi się fakt, że jest w ogóle, chciałbym zauważyć, że... I have all
all your sessions polski saved język. On a hard drive. I opisany jako agent federalny David. I to agent federalny. Możemy poszukać słowa agent federalny. O, to pada kilka razy. To też mam jakiś agent federalny. Dobra, tu też ona. Now would I lie to a federal agent? I used to work in real estate. I would take a man to look around apartments. I'd go into these places on my own, knowing at any moment they could jump me. I'd take my heels off at the entrance, and I would make sure that it was in a sexy way. And then when we would get to the bedroom, I would sit on the bed with the garters and a short skirt. You know what I was doing? I was selling him a fantasy. No contract, no safety. I felt I gave more of myself selling apartments to men than I do here. Co ciekawe, ma tutaj napisane Max. Może będziemy w stanie kiedyś wyszukać tego po tej frazie i zobaczymy, czy fraza Max pozwoli nam znaleźć coś więcej, nie? Czyli zanim zaczęła, nie wiem, sprzedawać siebie w taki sposób, to jest jakieś sprzedawanie siebie, tak? Przed kamerką. Pracowała jako w nieruchomościach. Ale chyba była zbyt ładna na ten zawód. No. Here, in New York. Before I start the camming, there was a girl who put me on it. It was a model we used for a bedroom video shoots. She told me how much she earned doing cam work, and I was intrigued. She was a brunette and tall, like your police station vampire. You would have liked her. Ciekawy mnie fakt femme fatale z posterunku. Cofnę. Czy femme fatale może jeszcze paść jako jedno, jakoś słowo? Nie, tylko tutaj. Dobra, to lecimy dalej. Like your... Careful, Davy. That sounded like an admission. Shouldn't you have your lawyer present? Or... Mam taki pomysł. Czy przypadkiem on nie zrobił czegoś złego i czy on się jej teraz nie zwierza? Myśląc, że jest całkowicie... No biorąc pod uwagę fakt, że później ona zagroziła mu, że będzie pokazywać jego, wyśle policji jego nagrania z nim, z tym, co powiedział, z tym, co mówił, to może mieć jakiś sens. Może już na początku doszukaliśmy się ciekawych faktów, bo tutaj no musimy na początku zrozumieć, jaki jest motyw, jaki jest podstawa tych wszystkich tutaj scen. Na razie poznaliśmy tylko dwóch bohaterów. Myślę, że będziemy jakoś to powoli cedzić. Ciekawi mnie też to, że każdy z nas inaczej będzie w tę grę grał. W sensie każdy będzie wyszukiwał innych słów, zupełnie inne, w innej kolejności inne klipy może znaleźć. Więc wydaje mi się, że na początku to są dla nas nieznajomi ludzie, ale myślę, że z czasem, im dłużej będziemy ich poznawać, będą się wydawać nam coraz bliżsi, przez co będziemy chcieli poznawać coraz więcej fragmentów filmowych i dowiadywać się coraz więcej o nich. Promise? We get to know each other better, I tell you. I'll give you my real name. But there, you are one of the good guys. Okej. Obiecuję. Ale obiecuję, co ona obiecuje, tak? Jesteś dobrym facetem, uważaj na siebie. I tell you, I'll give you... Prawdziwe imię. On bardzo chciał poznać jej prawdziwe imię. Może prawdziwe imię będzie, tu gdzieś jeszcze padnie. A no właśnie, może to jest druga... Patrzcie, znaleźliśmy. Ta sama data, ta sama długość. Mamy drugą stronę medalu. Oj, ciekawe będziemy zobaczyć, o co on ją pytał w takim wypadku. W ogóle wiecie, to jest klip, który ma 9 minut. Więc myślę, że można by to... Zastanawiam się, jak to sensownie oglądać, bo ciężko będzie puścić jednocześnie jedno i drugie i patrzeć, o czym oni rozmawiają. Nie wiem, czy nie lepiej puścić po prostu najpierw jednej, a potem drugiej strony. You know, we always use our
our real first names, just in case we freeze up, you know, in an intense situation, or we run into somebody we know. But I guess it's different for women when it comes to sex. So. Did you sell real estate? This was in France? I powiedział tutaj, że w Nowym Jorku, tak? You know, maybe if I keep liking you, maybe you tell me your real name. Drugi raz padło słowo prawdziwe imię, nie? Muszę lecieć. No dobra, no i teraz tak, bo fajnie byłoby, wiecie, ja mogę przewidzieć cały ten materiał. Poczekamy chwilę, polecimy na samego początku, tylko to zajmie dużo czasu. Może będziemy w stanie jakby pokazać, znaczy ogarnąć ten materiał, może trafimy na jakąś część wcześniejszą. Część, na przykład tu możemy polecieć na przykład do 6-17. No tak, bo są dwa dopasowania, też jest istotne, że dwa dopasowania, prawdziwe imię, tak? Widzieliśmy, że drugi raz powiedział prawdziwe imię i jakby to jest fajnie zrobione, bo cała transkrypcja filmu jest zapisana i wszystkie słowa, które padają, możemy używać po to, żeby wyszukiwać kolejnych elementów. Czy to jakby się Dawid poznał z... On się nazywa Dawid, ona się nazywa Melissa, ale to nie jest jej prawdziwe imię, tak? To wiemy. Dobra, miałem sprawdzić jeszcze Max. Może on ją spytał o to, co ma tam na piersi napisane? O! Nawet jest tutaj 5 filmów. O, jest też inny mężczyzna. Okej. Okay. No dobra, zobaczmy to. Here says Max. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself. It hurt a lot. He did not need his name on me. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? No. You just turn up, tip big. Bye. Okay. To wiemy, że to był jej chłopak, który był przestępcą. Jej poprzedni chłopak był przestępcą, okej. Okay. A teraz jeszcze ciekawe jest to, czy gdzieś mamy 6,75 po drugiej stronie? Nie, czyli ten druga osoba, z którą ona rozmawiała, to może być on, to nie musi być on. Tu mamy krótkie takie filmiki, zaraz je też przejrzymy. Okej, okay, a powiedziała o tym, że Max. Nie wiadomo komu, bo drugi raz tutaj mówi Max. And that was when I met Max. I was attracted to him. He had thick, crease, strong hands with scars he said he got from knife fights. There was a cop trying to blackmail him. Max suggested I proposition the officer, so I did. I took him to a room and let him have me. He used his necktie to tie my hands. He smelled of cigarettes and cheap aftershave. And he fucked me like he was hungry for it. Max was hidden with the camera. He waited till the cop was finished, and then he jumped out. He threatened to show the video to my father, and the cop stopped making trouble. And as a thank you, he let me keep the necktie. Super. Co za pamiątka. I've never told this story to anyone before.
You better drink. You look thirsty. I z kim ona mogła rozmawiać? Z Dawidem? Jego imię nie padło, nie? Teoretycznie. No może też zawsze patrzeć, czy po długości filmu można to dopasować. Jak widzicie, imię Max pada 3 razy aż wręcz na tym filmie. Okej. Okay. Dobra, 7.29 to nic nie ma żadnego takiej drugiej strony. Zobaczmy, no po kolei polecimy, nie? Akurat 5, widzicie, ograniczenie zawsze jest do 5 filmów. Na przykład jak napiszemy słowo jest, no to... Wiadomo, że nie wleci, wszystkie filmy nie wlecą, ale wydaje mi się, że też może to pomóc nam na przykład dowiedzieć się, ile w ogóle filmów łącznie jest, ile tych kawałków filmów jest. Dobra, wiecie co, polecimy z tym filmem od samego początku. Myślę, on jest krótki, to może mieć sens i też musimy go ułożyć, zanim z nim polecę dalej, potem musimy zobaczyć, jak w ogóle to ułożyć też w czasie, tak? Wyglądasz ślicznie jak zawsze, Harry. Ale Harry to przecież jest męskie imię, nie? Chyba. Potter, nie? Wytropił dla mnie jedną dziewczynę. Yeah. Okay, nobody's gonna get hurt, Harry. Okay. Okay, I mean, do I look like the kind of asshole who's gonna hurt a woman? No. Okay, she lives in Cleveland, Ohio, and I have a photo that I'm gonna send you via Signal. I think her name is Max, but what I need is an address. Zaraz. Her name is Max. I think her name is Max. Wydaje mi się, że ma na imię Max. A Max to miał być chłopak jej poprzedni, ten brutalny. Czyli on myśli, że Max to jest jej imię, że ona sobie wytytułowała imię Max na piersi. Pytanie, czy ona kłamie, czy on kłamie, ale telling lies, pamiętajcie, tutaj wszyscy będą kłamać, więc pytanie brzmi, co jest prawdą? Widać, że Dawid bardzo chce zdobyć na miarę na Melisę, tak bym powiedział, bo chyba ją chce ścigać, tak? Zaraz zobaczymy drugą stronę, bo wydaje mi się, że mamy drugą część. Okay. Yeah. Harry? Hey, Harry? Hey, Harry. Harry, just make sure no flag's raised, okay? Bardzo chciał się do niej dobrać jakoś. Zobaczmy drugą stronę. Tu też coś się będzie działo. Mega. Dobra, ja teraz cofnąłem ten film do początku, żeby nie było tych... Wyciąłem wam ten fragment, żeby nie było tych spoilerów, tak? Żebyśmy po prostu mogli prześledzić całą tę historię. Od drugiej strony, to jest ten drugi, to jest Harry, tak? Harry. Jest koleś, który miał znaleźć Max. Miller, the package you mentioned. O, nawet jeszcze lepiej. David Miller. Tak się nazywa, skoro on powiedział do niego po nazwisku. Yeah, I've got to ask, what are you going to do with this? I know that you're cool, and I know that you pay, and that you're reliable, but I do not want the heat blown back at me if this thing goes wrong. It better not. Yeah. Sure. Okay. Sure, I trust you. I trust you, David. I trust you. My guy, I found your Max. He said that she showed up in a police report. The next day, that report disappeared. I know. Yeah. I've got a wife, David. Yeah, I've got a daughter. No i to jest interesujące. Czyli... Znalazł Max, która była na raporcie policyjnym, następnego dnia nie było tego wspomnianego o tym nic. Coś było, pamiętacie o tym? Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że ona spała z gliną. Spała z gliną? Albo z miedzią? Nie, dobra, nie idźmy w te żarty. Bo ją zmusił do tego Max. Znaczy, jeżeli wierzyć w tę historię, jej chłopak.
A potem zaczął to jakby szantażować tym materiałem, tak? Więc... no ciekawa sprawa, ale ja bym w ogóle w takim wypadku sprawdził, za chwilę sprawdzimy David Miller, czy to gdzieś będzie się jeszcze w całości pojawiało. O! Czy to może być... To może być jej facet gangster, albo ktoś inny? Maxine Williams. Zaraz. To jest Harry ze spluwą. Przepraszam, Harry, David ze spluwu. Wiecie co, ja cofnę ten materiał z samego początku, zobaczymy w całości, nie? Dobra, jestem na początku, oglądamy. Wydaje mi się, że ona sobie to dla bezpieczeństwa nagrała. Tak to wygląda od samego początku. Tak mi się wydaje, nagrała sobie od, dla bezpieczeństwa. Co tam było? Co tam było? Ona też ma broń. To ciekawe. Też ma spluwę. I spluwę schowała sobie tutaj pod spodem. Nawet, no dobra. Okej, okay, ona ma spluwę, on ma spluwę. Dlaczego oni wszyscy mają spluwę? Widzicie, to jest ta kamerka, gdzie ona urządza ten swój pokaz przed kamerką. Książę z bajki. Okej. Okay. Chcesz wejść do środka? Na razie czytam, gdybyś nie słyszeli dialogów. Fajne kapcie. Oni wszyscy mają coś, moim zdaniem, za uszami. I to jest intrygujące. Ej, spoko, podoba mi się. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale już mi się podoba. Znalazł ją. Czy jej husband home? I only say that to scare the creeps off. Mam teraz pomysł, że on może być... On może być jakimś federalnym agentem. Ona może być przestępczynią na przykład i on może legalnie działać. Ale pytanie, kto z nich działa legalnie, a kto nielegalnie? To jest $300 camera, just so you know. Czy on ma odznakę? Czy tu jest odznaka? Czy to może oznaczać, że on rzeczywiście jest jakimś federalnym agentem? Policjantem? Ona spała z policjantem. Snucie teorii w tej grze na bieżąco jest mega takie wkręcające, mimo że... No cholera, no nic nie wiem o tych ludziach. Trzeba pamiętać, że incydent wszystkich czterech bohaterów łączy. Jakiś straszny incydent łączy... Okropny incydent łączy wszystkich czterech bohaterów, których poznamy w tej grze, prawda? Look, I'm gonna need you to convince me that you've deleted these bots. Okay? I mean, you know how much time you could do for extorting a federal agent. Huh? Dziękuję bardzo. Mamy odpowiedź. David Miller jest federalnym agentem. Right? Teoretycznie możemy zrobić taki test, skoro tutaj mamy informację o szantażowaniu. Zrobiłbym sobie zakładkę. Dodano zakładkę, tak? W tym momencie pada tekst o szantażowaniu agenta federalnego. Może to nam się kiedyś przydać. That's supposed to scare me. You want to talk about this in court? You think I tell dirty stories on my show? Wait till I get on the stand. I need you to delete the files, Max. Okay? It's Maxine Williams, right? Mm-hmm. Okay. Czyli Malisa, no, Maxine Williams. To znaczy, że on ją odnalazł, a Max to wcale nie był jej chłopak. Czyli gdzieś musiała coś kłamać. Czyli cała ta akcja z gliną może być wymyślona. Your parents know what you do, Maxine Williams. Now who's trying to blackmail who? Okay, Max. Mm-hmm. You're gonna delete these files. See? Mine's bigger than yours. A
Ohio's a stand your ground state. Mm. Always wanted to do this. What are you gonna do? Fuck! You fuck! You bitch! You shot me! Crazy! I sent those videos yesterday. It'll take about a week before they can verify who you are, what you said. Start working on your story now. I'm bleeding here, okay? Don't worry. I rang the cops before I let you in. They'll be here soon and they could take you to the ER. Fuck. I told you I hate law enforcement, guys. I can't believe I invited a bunch of them over. I better put some proper clothes on. Bailey, are you okay? In here? No one move! Officers, I'm so glad that you're here. He broke into my house and tried to attack me. Sir, don't move! Okay. Sir! I am reaching for a badge. I'm a federal agent, okay? Okay? Do you see that? No, 4:20 też w sumie wymowne, nieważne, ale interesujące. Ona go postrzeliła, to teraz pytanie, czy on udaje agenta feralnego? Telling lies, to jest fajne, że tu jest w sieci kłamstw, można by powiedzieć wręcz. Nie wiemy, kto mówi prawdę, kto ściemnia. Trafiliśmy na bardzo fajny fragment. Ja sobie notowałem przy okazji różne słowa kluczowe, które chciałbym wpisać. Samo postrzelenie jest moim zdaniem bardzo ciekawym fragmentem. Ona wzięła po prostu broń i go wzięła i postrzeliła w nogę. Piękne. No dobra, ostry dyżur. Ale szantaż, może szantaż jest słowo, albo usuń pliki, tak? Zawsze chciałam to zrobić, tak? Zaraz damy za notatkę i teraz możemy co zrobić? Od razu możemy te notatki na przykład sobie jakoś edytować, tak? Transkrypcja, zawsze chciałam to zrobić. I na przykład tu możemy na przykład dodać, zaznaczyć tutaj, to bardzo dziwnie to działa, naprawdę dziwnie jest interfejs zrobiony, ale możemy tu na przykład dodać strzał, tak? Taki strzał, a tutaj na przykład, że nie wiem, tutaj możemy dodać sobie, dziwnie to działa, nie? Strzał, a tutaj chcemy dodać nowy tag, bym chciał dodać. Mogę dać nowy tag? Brak filtr, a jeszcze można filtrować potem, prawda? Ale to wszystko jest strasznie dziwnie zrobione. Ja bym chciał tutaj dodać nowy tag. Aha, to na górze chyba dodawało, dlatego mówię, że bardzo dziwnie jest to zrobione, dodaj nowy tag. I tutaj byłby na przykład szantaż, tak? W taki sposób. I moglibyśmy na przykład w ogóle znaleźć wszystkie rzeczy, wszystkie sytuacje, w którym spadało słowo szantaż, nie? I zobaczymy, czy szantaż... Szantaż jest tylko w jednym miejscu. Co ciekawe, jeszcze to nawet jest z naszą zakładką tutaj. A szantażować? Czy to ma znaczenie? Ma znaczenie! Ale widzę, że wszystkie te klipy oglądaliśmy, a propos tego szantażowania. Wiecie co, na koniec tego materiału, bo on może wyjść długi, ja bym chciał zobaczyć... chciałbym zobaczyć cały ten film, w całości, żebyśmy mieli jakby większy pogląd, co tu w ogóle, od czego to się zaczęło. I czemu on ją szukał, czemu chciał ją znaleźć i czemu potem przyszedł do niej z bronią, żeby usunąć pliki. To jedziemy. And I'm feeling so much more flexible. I want to run a marathon, and I need to get in shape. Want to help me work out? Hit me up on the private show, and let's get loosened up together. One. Sure can. But you better behave yourself. Rycerz 81. Co by to zapisze? Chyba tutaj wkroczył Dawid w końcu, nie? Straciła nastrój. Coś do niej mówi. Is something real here? You really don't understand. David, none of this is real.
Okay. This. This isn't a bedroom. These are the sounds of New York City. Hmm. Welcome to Cleveland, David. The suburbs. Cleveland, przedmieścia. Sobie też zapiszę, że Cleveland może mieć znaczenie. Ale ona w ogóle przyznała się, gdzie to jest. To był jej chyba błąd. I'm from Ohio. I've always lived in Ohio. I used to work in real estate. I own 2 apartments, both underwater, and the mortgages kill me. My husband is a loading dock supervisor, and he doesn't mind what I do, as long as I tell him how pathetic and lonely and strange my clients are. I only do this so I don't have to go to school and become a medical transcriptionist. So every day I log on here and hang out with you assholes when I could be doing anything else. And I massage your egos and let you jerk off. And sometimes I shake you down because, well, you know what? Fuck you. Melissa? Melissa isn't my real name. But I know yours is David. When a man shares cam, I always record it as a safety precaution and sometimes a big earner if they deserve blackmail. Bank managers really don't want their wives to see their perverted emails. I have all your sessions saved on a hard drive under Federal Agent David. You ever cam with me again, I will send them to your bosses. I will sell them to whatever newspaper pays the most. I think we're done here. I teraz pytanie, kto to kogo szantażuje, nie? No to jest ciekawe. Znaczy, podoba mi się ta historia. Jest intrygująca. Myślę, że na pierwszy odcinek to i tak już za dużo jakby zrobiłem, pokazałem. Chyba dla odstresowania się zaraz zagram w pasjansa, gdzie znowu się okaże, że jednej karty brakuje. Pytanie, czy da się w ogóle wygrać, jeżeli karty brakuje. Wydawało mi się, że jakiś achievement powinien za to wlecieć, czy coś. No ale, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jeśli macie pomysły na słowa kluczowe, które można by tu wpisać i coś poszukać więcej, dowiedzieć się więcej na temat całej tej historii. Tu mam Cleveland, mam tu rycerz 81 do wpisania. Mogę sobie na przykład spróbować w ogóle Cleveland, bo wiemy, że na pewno wystąpi na jednym filmie. O, proszę bardzo. I mamy na jakiś inny film gdzie, z ciekawej perspektywy, gdzie mamy słowo Cleveland, także to już sobie zapisaliśmy. To był rycerz, nie wiem, czy to będzie dobrze, rycerz 81, czy to w ogóle wypali? No właśnie nie, ale słowo rycerz to chyba wystarczy, nie? O, proszę bardzo. I tam w ogóle słowo rycerz pojawia się w kilku miejscach. Jeszcze mamy z aktorką, której jeszcze teoretycznie nie znamy, bo na razie trzymam się jakby jednego wątku, żeby nie skakać jak porypany. Także słowo rycerz tu się już pojawiało kiedyś. Także no też można by, jak macie jakieś sugestie, jak oglądać te wszystkie części, bo może na przykład warto przejrzeć cały klip od początku do końca, czy może tylko fragmenty, może, bo wiecie, dynamiczniej byłoby chyba, że zamiast oglądania jednego klipu cały czas, przeskakiwać przez wiele, wiele innych klipów. Ja wiem, że nie pokazałem wam ogólnie tego, wam nie pokazałem, co to w ogóle możemy znaleźć, ale to myślę, że zajmiemy się tym jakby w następnym odcinku. To nie jest nic jakoś bardzo istotne dla samego śledztwa, to są raczej takie dodatki. Mamy po prostu różne elementy, które bardziej dają więcej informacji na temat tego, jak działa retina, to mamy w ogóle całą instrukcję, jak obsługiwać, tak? Jak będziecie chcieli zobaczyć, to po prostu może przeskroluję to jeszcze na początku następnego odcinka, więc też czekam na wasze sugestie, a my widzimy się w kolejnym odcinku za 2 dni, gdzie dalej będziemy starać się zrozumieć, kto kłamie, a kto mówi prawdę i jaka w ogóle jest ta prawda. Trzymajcie się, wielka piona. Cześć! Jak się nazywa Murzyn z Szafta? Murzyn z Szafta. Pośredni. Dobrze powiedziałem Jackson. Dobrze. Czy o lasce, która pochodzi z Armenii, mówi się Armenka? Chyba tak.